Parkując tona, odbył się leszczyński piknik Młodej Lewicy, Różni, ale równi. To drugi z serii wielkopolskich pikników równościowych organizowanych przez Młodą Lewicę. Kolejne pikniki zaplanowane są w Grodzisku Wielkopolskim, Środzie Wielkopolskiej, Gnieźnie, Obornikach, Wrześni i Ostrowie Wielkopolskim. Głównym celem pikników jest solidaryzowanie się z grupami społecznymi wykluczanymi przez część społeczeństwa z powodu orientacji seksualnej, wyznania, rasy, poglądów politycznych, niepełnosprawności czy stylu bycia. Pikniki ruszyły w czerwcu, bo na całym świecie trwa właśnie miesiąc dumy. Czerwiec poświęcony jest widoczności mniejszości seksualnych. To szczególnie ważne, gdyż Polska drugi rok z rzędu zajęła ostatnie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej w najważniejszym międzynarodowym rankingu mierzącym poziom równouprawnienia osób LGBT+ w Europie. Organizatorzy wierzą, że organizacja takich spotkań nie tylko normalizuje codzienną obecność mniejszości w społeczeństwie, ale pozwala spotkać podobnych sobie ludzi, co często jest trudne w małych miejscowościach. Odbył się panel z działaczami Młodej Lewicy. W późniejszych godzinach na spotkaniu pojawiły się także posłanki Katarzyna Weberhan i Małgorzata Prokop-Paczkowska. Rozmawiano o nierównościach płciowych, dyskryminacji osób LGBT+, i sytuacji mniejszości religijnych czy etnicznych w kraju. Ale piknik oznaczał przede wszystkim spotkanie w swobodnej atmosferze. Było ciasto, a wraz z najmłodszymi wspólnie malowano twarze, chodniki i puszczano bańki.